Cześć kochani, witam Was na vlogu. My z mamą będziemy dzisiaj wykopywać kany, będziemy i obcinać liście. Jestem jeszcze troszkę przeziębiona, ale mama mówi trzeba, bo złapią mrozy i co będzie. Także bierzemy się do roboty. No i mamuś, masz ty? Co? A ja patrzyłam i nie było. Co? Nie w tym garażu. Nie w tym garażu. O, widzisz? Jak się powodzi? Dwa garaże. Bierzemy się do roboty. Sztychówkę proszę brać. A. Ja się tak ociągam dzisiaj do tego vloga, bo... Proszę tutaj. Mówią, że wariatka mają rację. Wyjdę. No widzicie, jak pajacuje. Lady. No, no. A jak one się cieszą w ogóle, że jesteśmy na dworze z nimi. O, o. Ratunku. Ratunku. O, 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 o. Dobrze, bierzemy się. Proszę tutaj. Co szefowo? O, tu widzę dwie szefowe. I której się słuchać? Ja powyjmuję te potwory. Potwory? Potwory to są. A, słyszałam potwory. A ty już możesz wycinać. Dobrze. Te. Tu? No, zobaczcie, jak pomarzły już te kany. Tu? Tak, po kolei. A tu, wśród pszczół? Najlepiej to będzie właśnie tym nożem. Tu gdzie? Tu muchawce. Pośród pszczół. No dobrze, czyli ja liście. No. Ja powyjmuję te potwory. Czyli najcięższa praca, lady nasza. No zaraz ci pomogę, jak powyjmuję. Dobrze, nie musi. Damy radę? No, ona już tutaj kopała. Damy radę? Tak jest! Teraz jak kopię. Ale ty, mamuś, złapałaś ją? No, Lejdusia, patrzcie te oczy, zobacz, jaka jestem grzeczna. Ona w życiu by tego nie uczyniła. Prawda, Lejduś? Niunia. To na pewno nie ona. Proszę, proszę. No, może zobaczyć. Człowiek chory. A tu do roboty. A, jest. Jest dzień, fajnie. O, zobacz, jakie pieski grzeczne jak leżą. No bo to, no i takie grzeczne pieski nie wolno oskarżać o coś takiego. A, to one tutaj sobie znajdują. One sobie zakopują czasami smaczki nawet. Tak. To. Kiedyś Potter taką bułkę wykopał, mówię, Potter, co ty jeść nie masz, co? Z zieleniałą pewnie. Skąd tą bułkę wytrzasnąłeś? Ten, o. Tata mu dał. O, te też obecne, te, bo później będą po prostu śmiecić podwórko. Te hortensje, bo już przemarzły, zmieniły kolor. No, jest trochę roboty, no. Trzeba to wykonać. Damy radę? Damy. Tak, damy radę. Damy, no. Niestety już obmarzły i nie będą kwitły, więc można to schować po prostu. Dobra. No to jeszcze będziemy musiały to zawieść, ale to już nie dzisiaj. Nie tak, nie sam przy samym można. Nie? Można trochę zostawiać. Tyle. O, to akurat się. No, a czasami tak jest, Ewuniu. Wiesz, to mi przypomina por. No. Nie? Nie inaczej. Dobra, robimy. No. A ja tutaj powyjmuję te podpory, pochowam. O, dobrze. No, idziemy do domu. Gdzie do domu? Jeszcze nie do domu, jeszcze nie skończone. Wygodana robota. Musimy zrobić porządku trochę. O, zmęczyłam. Podwózeczka. Jak byłam mała, to mnie tata woził. O, to jest, wiesz, pasażer na gapę. No, bardzo ładnie wycięłaś. No. Super. Nożyczkiem. No. Chodź, kochany. Lejduś. Najpierw te liście. No już się nie denerwuj na lady, ale zazdrośnie. Oho. Liście teraz wywieziemy na kontener.
No nie, na kompostownik. Na kompostownik, Matko Boska. No kochana. No, proszę bardzo. Kany są piękne, ale musisz przynieść trochę pracy, nie? No niestety. Przepraszam. Ale ja ich bardzo lubię. Wiem, dlatego powiedziałam mamie, że jak twu za nie może, to i tak będę przywoziła i sadziła. W sumie wiem wszystko. No. Jeśli chodzi o ich pielęgnację, bo podstawówki chyba tak ci pomagają. No, nie? Tak, to już wiesz, trochę trwa. Przepraszam. No, to teraz to pozbieram, wywiozę. No. I jeszcze z drugiej strony pójdę. Nie, no dzisiaj. Co? Nie, to dzisiaj zrobimy tutaj tylko. Tak? Tak. No dobrze. O, ja już tu wycięłam te hortensje, pokażę. O, proszę, tutaj już jedna hortensja jest wycięta. O. Specjalnie pokażę. Bo później zimą, jak zostawię te kwiaty, to po prostu brudzi na podwórku. Poniewierają się wszędzie. A tak to... Ewcia swoje. Ja swoje. Żeby ich chłodniej było. No. A później gałązkami przykryję. Ale one są odporne, nie zmarzną. Gorzej z kanami. Jakbyśmy zostawiły je na zimę, to na pewno by zmarzły. O, musimy stopniowo, bo nie jesteśmy zbyt mocne. No, jesteśmy jeszcze przygnębione. Jeszcze jesteśmy. Ale ileż można siedzieć na tyłku? No, a tak to przynajmniej trochę zrobimy. Póki ładne słoneczko, to widzicie jak pracują, bawią się. Zajdzie słońce. I skończy się ten dzień. Jezu, jaka ona jest. Dobrze. Cudowna. Ona się cieszy, bo lubi, jak jesteśmy na podwórku wszyscy. Dobra, a jeszcze pokażę tu wolne miejsce. Słuchajcie, miałam taki piękny bukszpan. I niestety mąż musiał wyciąć. Kawkę żeśmy tu nieraz piły, tak go podstrzygałam fajnie. Musiałam go wyciąć, bo niestety zjadła go ćma bukszpanowa. Ale to dosłownie zjadła. Do pracy. Zobaczcie, jakie doły tu pokopała. Jakie tu doły pokopała. O. Bo ona ma od urodzenia przystosowane łapy do kopania. O, tak, tak. Ona ma bardzo długie. Jak ona śpi ze mną i się rozciąga, to ja czuję to napięcie w jej mięśniach i się od razu automatycznie odsuwa. O, patrzcie. No, niestety. Człowiek się już kończy. Nie będzie tak źle, to i tak już jesteśmy trochę w lepszej kondycji. No, nie kończy już antybiotyk. Nie, no dzisiaj zrobimy tylko tutaj. Trzeba mu pani doktor. No i żeby też. No, to od tego się nie umiera, także. Tak, dużo zdrówka. Na spok- tak. I pilnujcie się, żeby się nie spocić, nie stanąć, brać witaminki. No i do lasu za często nie chodzi, bo jeszcze chcę pójść, bo obiecałam Potterkowi. Tak, żebyście wszystkich grzybów nie wyzbierali. Dobra, bierzemy się do pracy. Dobrze, bierzemy się do pracy. Ktoś przepisowo jechał. Tak. Pani teraz jedzie na kompostownik, ja, tak? Tak? Dobrze. Sama bez piesków. Patyczki, zobacz, mamusiak pomagają. Szczególnie Lady. Aha, aha, Paterek, jak ładnie spacer. Sam się wystraszył. Lady? Co Paterek ma? Ty też masz. Ty też masz, tylko zostawiłaś z tyłu. No i czas teraz na wykopywanie. Proszę tutaj. O, i zaraz będziemy układać. To, żeby dobrze wykopać, trzeba być po specjalnej szkole. Ogrodniczej. Nie, to jest Harvard. Nie, trzeba dobrze od, po prostu z piachu no. Otrzepać. I wkładamy, a później do garażu na skrzynki. Do skrzynek później.
Zdążyłam się poprawić. A to? Nie, takie jak są. O. O, to tak, bo to cebulki. Tak. Koniecznie. No to już można zostawić. Tu obok, nie? Tak. I co? Tak, o. Coś. O, tu jeszcze cebuleczka. Jeszcze jest, o. To są kłącza. No. O, i super. I dalej i następ. Samo. Prosta tak. Sprawa. O. Słuchaj, ty będziesz tego, a ja będę wyciągać na taczkę. Dobra. Dobrze? No pewnie. A czy będzie... ja będę wyciągać, żebyś się nie męczyła. O. Będzie dobrze, mamu. Damy radę? Damy radę. Wiesz, co ty możesz robić w tym czasie? No. Kto tu miał rządzić, nie? No. Przynieś sobie wiaderko, czy ja tobie, i będziesz wkładać to, co tutaj o, będę od... No, dobrze. Po prostu będziesz mówiła, które nawet, dobrze. Nie? Dobra. Dobra, to idę po wiaderko. Dobra. Jak w Kevinie. Wiesz co, to te... wszędzie widzisz. To te antybiotyki od pani doktor. Taki skutek uboczny. Znaczy mocny jak nie wiem, nie? Bardzo. Ja, nie mamy bardzo siły, no ale chociaż kawałek zrobimy dzisiaj. Pokaż jak się bawisz nam. Skład jest z Warszawy, a ona nie. Poznałem ją na plaży. No, ty, no. A sąsiadów nie ma? Nie. Jutro ty idziesz do sklepu. Dobrze, trzymam cię za słowo. Ja się na wsi nie pokazuję. Dobra. O, idziesz jak ładnie idzie. No bardzo. Jak się ktoś przygląda, nie? Teraz go zanosimy do garażu, do powkładamy. Garażu, żeby pieski nie osiusiały. Już to się poterek kładł. Tak? No mówię, że one tu będą leżały. No, dobrze, to dobrze. Jedziemy. Teraz jedziemy. Patrz jak się patrzą. Jedziemy? Ojej. To by pojechała, ale pandą. No i tutaj mamy te wszystkie kany, które będziemy wkładały z mamą do tych skrzynek. Na razie zostawiamy je w garażu, a później... Tak. Tak, tato, ale jeszcze przed domem zostało. Jeszcze z tamtej strony od ulicy, tu jeszcze dopełnimy. A co tam pani tak skubie? A jabłuszka. One są takie pyszne, ja wczoraj zjadłam dwa. Wow, daj. Mama, one wiesz, po przymrozkach są najlepsze. Mama, jakie ma buty, glamour. glamour. Jabłuszko. No. Jaki to jest rodzaj? A ja nie wiem. Nie wiesz? A ty? Gwiazda. Nie wiem. Deserowe. Deserowe, ale są przepyszne. Nasze. Pyszniutkie. No, mamuś, tam już posprzątane jest. Dobrze, fajnie. Więc... dziękuję za pomoc. Proszę bardzo. Poterek mi pomógł. Tak, Poterku? Pewnie. Ale Poterkowi ściemniał ogon, nie? No. Taki czarny mu się zrobi, nie miał takiego. W atramencie ma. Dobra. Dobra, to jeszcze tylko to wezmę, te grabie, te liście. Super. I koniec na razie, na dziś roboty. Tak. Zrobiłam sobie, kochani, teraz taką kolacyjkę. Bułeczka z masełkiem, z serkiem koperkowym o smaku łososia i do tego pomidorki. Mamuś, chcesz kanapeczkę? Za wcześnie dla Ciebie? No tak, jest 17:17. Dla mnie to w sumie jest taki podwieczorek, bo jeszcze mi trochę kalorii zostało. Pokażę Wam, kochani, jak Lady śpi. Tato się dopiero zmęczyła. Tak, Lady się namykała powietrza i zmęczona. Proszę bardzo. A kto tu śpi? Ojej, jaka zmęczona dziewczynka. Pytaliście, kochani, o moją pościel. Śpię już sobie. Bo pytaliście, gdzie ta ładna pościel. Jest. Tylko jakoś tak, nie wiem, nie było okazji, żeby jej nagrać. Ale widziałam komentarze, więc proszę bardzo, jest. Bardzo fajna, wygodna. Pytacie też, co czytam. W tym momencie czytam sobie Magdalenę Majcher. Bardzo mi się spodobała ta autorka. I tutaj przeczytałam dopiero...
Gdybym miała oczywiście więcej czasu, to bym szybciej to przeczytała, ale 115 stron, bardzo fajna, wciągająca książka. Czytałam też Magdaleny Majcher książki o pogodnym osiedlu. One składały się z 4 części i co prawda chyba tylko 2 mnie ujęły, ale jakbyście chcieli wiedzieć dokładniej, które, to proszę napisać priv, bo już nie pamiętam, a już oddałam. No i też tak sobie pomyślałam, że dzisiaj wypożyczę, bo to jest ostatnia, już nie będę miała co czytać, więc po prostu podeszłam do półki i wypożyczyłam sobie wszystkie te. Zaczyna się od wiosny, wiosna, lato, jesień, zima, także zobaczymy. Ta jest taka bardziej mroczna, jest o zaginięciu córki. Natomiast ta już jest taka bardziej o miłości i troszeczkę właśnie poprzez to, że czytałam cały czas takie, gdzie autor prowadzi dochodzenia, to już troszeczkę tak przejadło mi się, więc stwierdziłam, że poczytam coś właśnie o miłości. Także pani poleciła mi te 4 książki, a tutaj to już są oddzielne. Więc jak przeczytam, to wam powiem, które polecam, a które na przykład mniej. Bardzo dużo u nas w bibliotece jest tych książek tej autorki. Mega, bardzo się cieszę. Bardzo dobrze wyposażoną mamy bibliotekę. I jak się wprowadzę, to na pewno sobie założę kartę w Warszawie w bibliotece. Koniecznie. Także ta wciąga mnie bardzo. I tą właśnie poleciła mi Wicka i poleciła mi również Małe zbrodnie. Małe zbrodnie już przeczytałam, oddałam dzisiaj, polecam. I to, co się wydarzyło na końcu, to po prostu przerosło moje dotychczasowe oczekiwania. Ale jednak uważam, że tą czytam się lepiej. Mam duże oczekiwania co do tej książki. Mam nadzieję, że... bo ona jest tak fajnie napisana. Bo czasami jak autor wraca wspomnieniami do wcześniejszych lat, to może się nam mylić, ale za każdym razem właśnie w tej książce jest to zaznaczone, że na przykład po 7 lipca 2012 albo na przykład przed. I jak widzę to, no to od razu ona mi się nie myli, więc fajnie, że to jest napisane. Jeśli macie jakiegoś fajnego autora i chcecie mi polecić, ja bardzo chętnie, bo ja korzystam z waszych opinii. I sobie wypożyczam właśnie tą Magdalenę Majcher, też o Dubaju sobie wypożyczyłam wtedy, co wam mówiłam. Także proszę pisać i będziemy się po prostu dzielić swoimi przemyśleniami, jak i polecajkami książkowymi. No, także mam co czytać, jestem zadowolona. I szczerze mówiąc, to tak się wciągnęłam w książki, że wolę czytać książki, jak oglądać seriale. Mogę się skupić, wyciszyć, pomyśleć o czymś innym. Bardzo fajna forma takiej wieczornej rozrywki dla mnie.